zachodnie. Grudziądz odwiedził Janusz Korwin-Mikke, postać bardzo barwna, liberał, polski publicysta i polityk. Były prezes Unii Polityki Realnej oraz Wolności i Praworządności, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Spotkanie odbyło się w sali Domu Technika NOT przy ulicy Piłsudskiego. Co ciekawe, na spotkaniu pojawiły się osoby z różnych stron sceny politycznej. Można było zauważyć wśród słuchaczy osoby związane zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, jak też z Platformą Obywatelską. Była też grupa młodzieży. Jak zawsze wypowiedzi polityka wzbudzały różne reakcje. Janusz Korwin-Mikke znany jest z tego, że od lat głosi i propaguje te same poglądy. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami relacji filmowej ze spotkania z politykiem. Zasoby, niż my mamy długi. Jak pan gada jak Chińczyk. Rozumiecie? Nam się tłumaczy, sam jak za komuny słyszałem, że to dzięki Związkowi Sowieckiemu mamy teraz telewizory systemu SECAM, prawda, czy coś tam, czy jest dobrobyt i w ogóle nawet powstał w Warszawie Pałac Kultury, tego nie mają kraje zachodnie, prawda, taki dobrobyt, tak nas uczono. Tam teraz się was wmawia, że to wszystko jest dzięki Unii Europejskiej. To ja mam do was takie pytanie. Pytanie brzmi, ile Unia Europejska w XIX wieku dała Stanom Zjednoczonym? Przecież to był dziki kraj, głosowali tam Indianie, prawda, skarbowali komu się dało. Ile dała Unia, że w ciągu 100 lat stali się najpotężniejszym mocarstwem świata? Nic. A patrzmy na kraje afrykańskie. Dajemy im duże pieniądze. Co się dzieje? Bieda, korupcja, murzyni zamiast pracować, czekają, kto im da kolejną dotację, prawda, rozkładają te pieniądze. Jest jedyny kraj murzyński, który podobno dobrze działa, jest to Botswana, która ma w konstytucji zakaz przyjmowania jakichkolwiek dotacji i pożyczek z zagranicy. Trzyma się podobno bardzo dobrze, chyba najlepiej z całych wszystkich krajów afrykańskich. Ale też mówi tam Botswana, to dalekie murzyni, a Stany Zjednoczone 19 wieku, okej. Mam inne pytanie. Ile dano Chińczykom? Przecież 30 lat temu Chiny były 20 razy biedniejsze od Polski. Dzisiaj są drugim mocarstwem świata, za 3 lata będą pierwszym mocarstwem świata. Ile Unia Europejska dała Chińczykom, że oni tak się świetnie rozwinęli? Nic. Chcę powiedzieć jedno. Gdyby 200 lat temu jakaś Unia Europejska dawała pieniądze Amerykanom, to dzisiaj Ameryka byłaby na poziomie Burkina Faso albo jakiejś innej Nigerii. Dlatego są potężnym państwem, że im nic nie dawano. Że wiedzieli, że dobrobyt pochodzi z pracy. Żeby się dorobić, trzeba pracować, a nie liczyć, że jakże pracy nam coś dadzą. A u nas w Polsce pan Tusk wygrał wybory, bo obiecał, że wyżebrze z Unii 300 miliardów. A pan Kaczyński mówi, nie, 400 miliardów trzeba wyżebrać. Prawda? Uważam, że to jest żenujące. To jest żenujące. Państwo polskie mówi o tym, że ma naszym racją d'être, prawda, no, jest 300 miliardów od Unii. 300 miliardów? Jaki żart. Gospodarka państwowa 300 miliardów przekręca, ta prawdziwa gospodarka, mówię, nieopodatkowana, przekręca w kilka tygodni. Przecież to są potężne przerzuty, czego bym sobie nie zajął sprawy. Gospodarka przecież kraju, nie państwa, jest potężna gospodarka. Jesteśmy naprawdę dużą potężną. I uzależnianie Polski od dotacji unijnych jest potem żenujące. Nawiasem mówiąc, te wszystkie unijne dotacje są trochę robione na zasadzie takiej. Ja marznę, jest mi zimno, zima jest, ja się trzęsę, jest zimna. Przychodzi ktoś mówi tak, ja ci człowieku dam kożuch, za darmo, tylko dwa warunki. Po pierwsze, będziesz go nosił również latem. Po drugie, będziesz sobie codziennie przywinął świeży kwiatek do kożucha. Otóż per saldo może się okazać, że ten darmowy kożuch jest bardzo dużym obciążeniem dla obdarowanych. Ja nawet osobiście byłem takie bardzo drastyczne to było w tym. Mówiłem koledze przed chwilą, było w tym, no. Nad morzem. Dziwnówku. Słuchajcie, przyjadę do Dziwnówka, znałem te Dziwnówek, prawda? Patrzę, co się dzieje. Nawet dziki na drzewie, rosły sobie kwiatki, prawda, coś tam rosło. Patrzę, jest włożone na szerokość chyba 40 metrów i 2 kilometry włożone pięknym, białym kamieniem. Całkowicie martwe.
Mówię, co tu jest? Kiedy było nadbrzeże, tutaj ludzie się kończyli, prawda? Chodzili, spacery. Wie pana? Dotacja z Unii. Dotacja z Unii, włączyliśmy to kamieniami. Niestety warunek Unii jest taki, że nie wolno tam prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Więc nawet statek nie może przybyć do nadbrzeża i nawet nie można postawić budki, która sprzedała bilety na ten statek. I statek sumuje tam 100 metrów dalej. I budka, która sprzedaje bilety, jest tam. A nadbrzeże jest całkowicie martwe, nikt po nim nie chodzi, bo na spacery między kwiatkami, krzeszkami sobie parę zakochane chodziły, a po takim kamiennym nadbrzeżu to będzie chodził, prawda? No i po co? Tak właśnie wyglądają darowizny Unii. Oczywiście ci, którzy wzięli tę darowiznę, wybudowali coś, co warte 10 milionów, dostali milion łapówki od tego, który robił tę robotę za 10 milionów, no i te roboty się robi. Przejeżdżam przez Turun, prawda, przez inne miasta, Łódź i tak dalej. I ponieważ Unia za chwilę zbankrutuje, to wszyscy biorą te ostatnie dotacje, jakie jeszcze wpłyną z tej Unii, i na gwałt coś wybudować, wszystko jedno, podobno nawet się po raz drugi modernizuje, zmodernizowany parę lat temu dworzec Łódź-Kaliska, tylko po to, żeby jakieś pieniądze wydać i 10% dla tego, kto to robi, prawda, żeby było. No, się masowo te pieniądze marnuje unijne, no ale jak frajerzy dają, to się bierze. Taka jest prawda. A ja mówiłem tak. Mówię do młodzieży, słuchajcie, przecież wiadomo, że nikt z głodu dzisiaj nie umie. Dzięki Borlaugowi z jednego ziarna pszenicy rodzi się nie 2 ziarna, nie 10, tylko 65. Więc nikt z głodu nie umrze. Dzięki nauce, technice, dzięki taniej energii, prawda, możemy zmarnować 10% tego, co się produkuje, a jeszcze będzie piosenka mówiła, prawda, która mówiła, że znasz prawdę o głowie i murze, daj spokój, za piękny jest świat, nie dajmy się zwariować, że jest naprawdę źle. No nie jest tak źle, prawda, z głodu, jak już mówiłem, nikt nie umiera, prawda, na co jeździ. Nic się takiego strasznego nie dzieje, prawda? Tylko ja myślę o tym, jak my potwornie marnujemy wysiłek ludzi. Jak my go potwornie marnujemy. Nie tylko tych bezrobotnych, ale i tych pracujących. Pieniądze, one są podatkowani, te pieniądze idą na zmarnowanie jakieś tam, prawda, nie tylko na walkę z globalnym ociepleniem, ale i na inne marnowanie. Ja wam mówię tak, słuchajcie, lat temu 60, czy ileś tam, człowiek stanął na Księżycu. I co się stało od tego czasu? Przylatamy na Marsa, czy coś tam? Skąd? Przez 15 lat nie działo się nic. Dlaczego? Bo był monopol państwowy. Bo taka NASA, komunistyczna instytucja jak NASA, robiły wszystko 20 razy groźniej niż prywatne firmy. Zdajecie sobie sprawę, że prywatny Spaceship One poleciał w kosmos za $1 000 000. Natomiast projekt, blueprint, czyli projekt na papierze tego Eurobusa kosztował $538 000 000. No bo to są państwowe pieniądze, jeszcze za międzypaństwowe, no to się wiadomo, zatrudni się ciocię, żeby dokonała za $5000 próby, czy fotel jest wygodny, prawda, zatrudni się coś tam, jakiegoś kuzyna, który wyda inną opinię o czymś tam, no i tak się z tego robi $538 000 000. No? I koniec. I dlatego ja mówię zupełnie poważnie, powiedziałem 2 lata temu, czy 3 lata temu, powiedziałem, że gdybyśmy my byli u władzy, to w ciągu 7 lat Polak stanąłby na Marsie. Za pieniądze porównywalne z tymi, które wydano na budowę stadionu narodowego w Warszawie. Czyli prywatne. Proszę sobie policzyć, ile by kosztowało wytworzenie takiej rakiety, wynajęcie prywatnych rakiet, które za parę milionów by te części wyniosły na orbitę, zmontowanie tego na orbicie, prawda, i wystrzelenie tego razem z paliwem. No, około 50 rakiet by trzeba, żeby taką rakietę wystrzelić i zmontować w kosmosie. I wystrzelić tam na Mars. Chcę policzyć, za parę milionów takie jedno wystrzelenie, to jest tam 200 milionów za to, prawda? Przygotowanie, paliwo, te części, jeszcze ze $300 000 000. W sumie razem to jest kwestia 1,5 miliarda złotych, żeby to wystrzelić. Oczywiście w jedną stronę. Proszę Państwa, jak ja powiedziałem na zebraniu, że przecież byłoby 1000 Polaków, którzy zgodziliby się polecieć na tego Marsa, wiedząc, że nie wrócą. My się uśmiechali, tak? Dzisiaj pan ten, Amerykanin, ten, jak się nazywa, teraz sobie przypomnę, ogłosił, że robi taką wyprawę i zgłosiło mu się 20 tysięcy zawodników, wiedząc, że jest to wyprawa w jedną stronę. Tego nie przyjął. Oczywiście. Herostates gotów był podpalić świątynię Diany z Efezu, za to, żeby, wiedząc, że go za to rozszarpią końmi, prawda, za to, żeby przejść do historii. Ile jest takich ludzi? A chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
A ile jest ludzi, którzy na przykład wiedzą, że mają lat 40-42 umrą? Są takie choroby genetyczne, których wiadomo, że ciebie ma 40-42 lata umrze. A kiedy pan z lat 38 nie będzie chciał polecieć na Marsa? Będzie chciał, nie? No. Więc, proszę Państwa, testujcie się dalej. Wiecie, zapewniam Państwa, gdybyśmy wydali to nie na stadion narodowy, tylko na lot na Marsa, to efekt medialny byłby znacznie większy, niż gdybyśmy wygrali teren. A nie zajęli ostatnie miejsce. Otóż, proszę Państwa, to się rzadko zdarza gospodarzu. Otóż, proszę Państwa, ludzie mi nie wierzyli, on się nazywa Dionizy Tito. Dionizy Tito to się nazywa, to facet, który robi ekspedycję marsjańską. Tylko nie za 7 lat, tylko za 5 lat. To naprawdę żaden problem. Prywatniarz sobie poradzi. A wiecie, jaka jest druga przyczyna, na której nie ma prywatnych wypraw na Marsa i Wenus? Bo podpisano konwencję, że nie wolno czerpać korzyści ekonomicznych z eksploracji innych planet. No to gdyby 200 lat temu podpisano, że nie wolno czerpać korzyści ekonomicznych z odkrycia Ameryki, to do dzisiaj nam hasałyby ustami. To zresztą zwolennicy ochrony środowiska by przyjęli z zadowoleniem. Chyba w Chełmie taki pan wszedł i powiedział, a czy pan wie, jakie były założenia Ameryki na założenie statami dla środowiska naturalnego, więc tak. Są tacy ludzie. Otóż nie, proszę Państwa. Mamy latać na inne planety. Słuchajcie, czy wy sobie zdajecie sprawę z zastoju technicznego, jaki nas otacza? Czy wy sobie zdajecie sprawę, że wszystkie wynalazki poza laserem i ksenicznymi ekranami to są wynalazki XIX wieku, nie XX, XIX. Radio, telewizja, nawet komputer, to jest Babbage 1986, samochód, kolej, to elektryczność, to wszystko jest wynalazki XIX wieku, wieku najszybszego rozwoju w historii ludzkości, wieku kapitalizmu. Jak XX wiekiem zastoju. Nic właściwie rewelacyjnego nie wynaleziono w tym czasie. Nic. Pamiętam, były, proszę Państwa, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. I tam znicz olimpijski zapalił komandos, który wystartował w odrzutowych holstrach. Wleciał w odrzutowy, miał takie buty specjalne odrzutowe, wleciał w górę i zapalił ten znicz. Dlaczego ten wynalazek nie istnieje dzisiaj? Dlaczego się pamiętamy w jakichś samochodach, a nie latamy w czymś takim niebezpiecznym? Możliwe, ale chcącemu nie dzieje się krzywda. A tam ludzie by latali, paru ludzi by zginęło, ale przecież my mężczyźni od tego jesteśmy, żeby swoim życiem ryzykować, nie? Bo życie ludzkie nie jest najwyższą wartością. Chęć przeżycia przegody. Ja bym taki butak poleciał, nawet wiedząc, że 30% szansy, że się rozwala. No, ilu z takich ludzi? Ale nie wolno, bo to jest ryzyko. Jak ja to mówiłem, to fachowiec powiedział, że pana, ale tu jest obliczono, że 10% takich użycia skończyłoby się tragicznie. No. Pierwszy próby na pewno tak. Zaraz by to ulepszono, prawda? Pracowano stabilizatory, coś tam. Już piąta generacja byłaby bezpieczna, nie? Ale trzeba to zacząć. Natomiast nie można tego robić, jeżeli wszyscy wiedzą, że życie ludzkie jest najwyższą wartością i nie wolno zaryzykować. Ja rozumiem, że bardzo wiele ludzi nie lubi ryzyka, przede wszystkim kobiety. Kobiety są uczone, że się nimi opiekuje. Tak, to jest atawistyczne. Mianowicie zawsze tak było, że na sali nie widzę chyba ani jednej kobiety. Proszę Państwa, pani jest zawodowa. Otóż, proszę Państwa, zawsze tak było, że mężczyźni, że kobiety siedziały w jaskini, dobrze zatrutowane, żeby tam żaden tygrys szablisty ani inna cholera ich nie zeżarła. Natomiast mężczyźni, żeby przeżyć, musieli ryzykować, musieli pójść na polowanie, bo jeżeli oni siedzieli zatrutowani, bezpieczni, to ginęli z głodu. I taki jest naturalny podział funkcji. Kobiety są uczone, że chcą, żeby było bezpiecznie. To jest słuszna rola kobiety. Ona musi dbać o to, żeby ona i jej dzieci były bezpieczne. A mężczyzna ma zakodowane w genach, że trzeba ryzykować. I dlatego socjaliści, zwolennicy państwa opiekuńczego, tak strasznie walczą o to, żeby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia, żeby ustalić się procentowi i tak dalej, bo kobiety będą zawsze głosowały za państwem opiekuńczym. Za opieką państwową. A nie za wolnością, nie za ryzykiem. To jest sobie jasne. Dobrobyt nie powstaje z bezpieczeństwa.
To jest ryzyk. Jak ja byłem w waszym wieku, znów była ciężka komuna, ale ludzie byli przedwojenni i mnie uczono w szkole, kto nie ryzykuje, ten nie. A was się uczy? Przezorny zawsze ubezpieczony. Otóż cały dobrobyt, cały postęp bierze się z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Człowiek sprzedawał co miał, wkładał złotą monetę do obcasa i jechał do Ameryki. Ryzykował. A co on wiedział, co tam zostanie na miejscu? A? Kapitalista. Zakładał fabrykę, tak jak na ziemi obiecanej, pożyczał pieniądze od ludzi. Ryzykował. A może ten produkt się nie sprzeda? Ryzykował. Wynalazca. Rzuca pracę przez rok z długim swoim wynalazku. Przecież nie wie, czy to jest dobry wynalazek, bo gdyby wiedział, to by nie był wynalazek, nie? Co dopiero wynajduje. Ryzykuje. Kobieta. I chodzi za mąż. Ryzykuje, a może będzie ją bił, może będzie pił. Nie. Rodzi dziecko, może umrzeć przy porodzie. To jest ryzyko. Cały rozwój pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Jeżeli się cała cywilizacja była oparta, europejska, o zasadę, kto nie ryzykuje, ten nie je. Teraz cywilizacja unijna, odwrotna, mówi, że przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak ja miałem 20 lat, to każdy wiedział, że dobry samochód to samochód szybki. Dzisiaj dobry samochód to samochód bezpieczny. Ale cię montuje specjalne ograniczniki, żeby nie mógł jeździć szybko, bo ma być bezpieczny. Otóż nie, proszę Państwa. Mamy być, dążyć wyżej, szybciej, dalej, prawda? Titius, Tokio, tak? Takie są zabrania olimpijskie. No? A nie myśleć o bezpieczeństwie. Od tego są kobiety i dzieci, żeby były bezpieczne. Zresztą kobietom i dzieciom musimy zapewnić bezpieczeństwo. Ale sami mamy prawo ryzykować. I chcemy ryzykować. Tylko nam nie pozwalają. Dlatego, bo większość ludzi oczywiście woli bezpieczeństwo niż ryzyko. Niech ludzi woli wziąć ryzyko. Ale nigdy nie było tak, żeby większość mogła narzucić swoje postawy, narzucić reszcie. Żeby zabronić ryzykować tym, którzy chcą ryzykować. Jeśli się zabrani. Czytałem właśnie, że prezydent, o Jezu, czegoś tam, nie pamiętam czego prezydent, chce zabronić wyścigów samochodowych, bo one są zbyt ryzykowne. Zakazuje się walk byków. Teraz właśnie przywrócono walki byków, jedna. Ale zakazano walbyku, bo one są ryzykowne, można zginąć. Nie, proszę Państwa. To jest zatruta propaganda firm ubezpieczeniowych, że trzeba być zawsze bezpieczny. Nie, proszę Państwa. To jest antyeuropejska wartość. To jest unijna wartość, ale antyeuropejska. To samo podam w każdej dziedzinie. Wartości unijne są sprzeczne z europejskimi. My jesteśmy partią europejską. My chcemy wrócić do wartości europejskich. Do tych wartości, które zapewniały nam, żeśmy panowali nad całym światem, a Unia nas prowadzi do nieszczęścia. Jak już mówiłem, albo nie mówiłem, pod okupacją Unii Europejskiej Niemcy mają tempo rozwoju -2. No, doprowadzić wspaniałą gospodarkę niemiecką do takiego stanu? Prawda? Jak to? Tylu znakomitych inżynierów, tylu techników, prawda, kapitaliści tam byli też, robotnicy wykształceni, gospodarka -2? To jest efekt okupacji Niemiec przez Unię Europejską. U nas na szczęście, bośmy nie podpisali karty praw podstawowych i nie przyjęliśmy euro, więc jeszcze jest +1. Ale jak nie daj Boże, byśmy przyjęli euro i wprowadzili karty praw podstawowych, to będzie też -2, no bo jakże inaczej, nie? Przecież klimat jest taki sam jak w Niemczech, ludzie tak sami jak w Niemczech, tak samo jemy schabowe, tak samo z kapustą, tak samo zapijamy piskiem, prawda? Tak samo chodzimy do kościoła albo nie, prawda? No to dlaczego, jeżeli wprowadzimy tak same przepisy jak w Niemczech, no to będzie też -2, no bo jakże inaczej. To zlikwidować. Także ja nie będę mówił, by tak mogę mówić godzinami, ja jestem zawodowcem, nie? Ale proszę Państwa, chciałbym, żeby Państwo to zadbali pytania, wtedy będę mówił w sposób ukierunkowany. Ale co jest ważne, my nie jesteśmy partią antyrządową, partią antypaństwową. To państwo jest złe, Unia Europejska jest złym państwem, nasza delegatura miejscowa, no podaniu z Unią jest jeszcze nie taka najgorsza, ale też jest zła, też jest zła. I trzeba to zmienić państwo na normalne. Prąd musi płynąć w drugim kierunku. To nie jest kwestia zmiany świn przy korycie. Trzeba z koryta zabrać. W korycie nie było pełno. To trzeba zrobić. I oczywiście jesteśmy wrogami numer jeden.
tego nas nie pokazują nigdzie, bo umowa jest taka, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy. Ludziom się wydaje, że to jest jakaś zmiana, prawda? W Korycie czeka wszystko na zwycięzców. Za 4 lata, wiadomo, że będziemy rządzili źle, to za 4 lata wygracie wy, prawda? Ale w Korycie jest pełno i spokojnie czekajcie. Wszystkie partie mają dotacje z funduszy, prawda? I tam macie po takich więcej milionów, jakoś tam dożyjecie, prawda? Potem wy przyjmiecie władzę, a potem my przejmiemy władzę i tak jakoś będzie. A my chcemy to zlikwidować, zabrać im te koryto. Dlatego nas, jesteśmy niedopuszczani do telewizji, jesteśmy niedopuszczani do innych mediów. Na szczęście jest internet i nam gęby nie mogą całkowicie zatkać. Także proszę Państwa, proszę to wziąć pod uwagę. My nie chcemy zastąpić film przy korycie. Chcemy zabrać koryto. To jest zupełnie inna partia niż tamte partie. To nie jest partia, która mówi, że jak my będziemy rządzili, to będzie nauka religii, a jak my będziemy rządzić pan Paliko, to nie będzie nauki religii. Nie. U nas nie będzie w ogóle miejsca edukacji narodowej i każdy rodzic będzie posyłał dziecko do szkoły, w której albo jest religia, albo nie ma religii, albo jest matematyka, albo nie ma matematyki. To jest jego sprawa, a nie sprawa państwa, bo dzieci należą do rodziców, a nie do państwa w myśl doktryny konserwatywnej. Po prostu. I skończy się gadanina, że ktoś rządzi naszymi dziećmi. Nie będzie miejsca zdrowia i będzie mi wolno jeść dowolne lekarstwo bez proszenia o zgody miejsca zdrowia. Czy wiecie, na przykład ślubobójcy stosują technikę, że to oni wydają zgodę na sprzedaż lekarstw. Rozumiecie? Czyli ja na przykład mogę pójść sobie zeżreć garść ziemi, nikt nie broni, a na przykład ten preparatu torfowego profesora Tołpy nie mogę zażyć, mimo że chyba zdrowszy preparat torfowy profesora Tołpy może niczego nie leczyć. Ja nie wiem, czy on to cokolwiek leczy, ale na pewno mi to nie zaszkodzi. Prawda? Ale nie. Bez zgody pana ministra i wręczeniem odpowiedniej łapówki nie będzie wolno tego produktu sprzedawać. I to jest istotne, żeby panowała wolność, żebyśmy mogli robić. Państwo wiecie, że mają ludobójcy. Państwo wiecie, że był na przypadek w Ameryce, gdzie też istnieje Federal Drug Administration, FDA, był przypadek, jeden z licznych, który ten był nałusiony, bo chodziło o bardzo popularną aktorkę, Murzynkę zresztą, Murzynę mówię popularną, ale popularną. I ona zachorowała na jakieś białaczki, coś takiego i było na nią lekarstwo. Ale lekarstwo nie miało jeszcze certyfikatu FDA i było jeszcze nieprzebadane. I ona tłumaczyła, chcącemu nie dzieje się krzywda, jak sobie go wypróbować na sobie. Nie pozwolono jej i umarła. Lekarstwo się okazało skuteczne. To są ludobójcy, rozumiecie? Ludobójcy. Jak nie dać łapówki, to nie dadzą zgody. Tych ludzi trzeba usunąć od władzy kategorycznie. Potrzebujemy wolności, bo jeżeli firma produkuje lekarstwo, to trzeba mieć do niej zaufania. Jeżeli nas otruje, to zapłaci takie odszkodowanie, jeżeli się odechce, prawda? A jeszcze pójdzie do więzienia, jeżeli rzeczywiście komuś zaszkodzi, prawda? I koniec, prawda? Musi być wolność. Nam niepotrzebni są opiekunowie, którzy mówią, że tego lekarstwa nam nie wolno i tak dalej. Państwo, dajcie sobie sprawę, że się mówi o marihuanie. Co wy tam mówicie o marihuanie, że wolność państwa nie wolno? Co marihuana? Marihuana, problem marihuany to czyta paru procent pracujących ludzi. Ale ja, kończy mi się lekarstwo, jestem człowiekiem odpowiedzialnym, nie? Kandydowałem na prezydenta, 600 tysięcy ludzi uważało, że jestem kandydatem na prezydenta. I proszę Państwa, ja, gdzie kończę lekarstwo, ja nie mogę sobie kupić nowego lekarstwa. Ba, ja sobie kupię lekarstwo w aptece, ono mi wlecie z kieszeni i mi zginie, to ja nie mogę pójść po raz drugi, tylko muszę pójść do lekarza, dostać od niego receptę, albo zapłacić za wizytę, albo ostać 2 tygodnie w kolejce, proszę Państwa, i dopiero wtedy dostanę nową receptę. Co ja sobie traktujecie jak idiotę? Co ja wejdę do apteki, kupię całą półkę lekarz i zeżrę? Traktujecie mnie jak idiotę kompletnego. A jeżeli rzeczywiście jest idiota, który pójdzie do apteki, kupi całą półkę i zeżrę, no jak zejdzie z tego świata, to chwała Bogu, no. Chcącemu nie dzieje się krzywda, no. Jednego idioty mi nie jest to korzystne, albo wierzymy w teorię Darwina, albo nie. Jak idioty diabli wezmą, to bardzo dobrze. Jest nawet taka, nie wiem, czy wiecie, nawet jest nagroda Karola Darwina, przyznawana ludziom, którzy zeszli z tego świata, zabierają z sobą swoje geny w możliwie głupi sposób. Ja zresztą wysłuchałem jednego kandydata do nagrody Darwina. Był to złomiarz z Świętochłopca, miasteczka na Śląsku, nie Świętochłopca, większego miasta. Siemianowic, przepraszam bardzo, Siemianowic Śląskiej. I facet zbierał złom i wszedł do poruszonej fabryki i zobaczył piękny, ciężki kawał złomu, mianowicie przeciwwagę windy.
wziął siłę i usiłował w tym przeciw uwagę. I niestety, niestety tego eksperymentu nie przeżył. No i wnioskowałem, że tutaj nagrodę Darwina, ale nie dostał nagrody Darwina, ponieważ okazało się, że ma dwoje dzieci, więc jego geny niestety będą dalej pobudowały na świecie. Proszę Państwa, no, to sobie powiedzieć jasno, no, jeżeli idiota się zejdzie z tego świata, to sobie zejdzie, no i koniec, no, co nas to obchodzi. Chcącemu nie dzieje się nic. I trzeba tę zasadę przyjąć, a za nim stróże brata mego, mówi Pismo Święte, prawda? Nie, jesteśmy sobie brata mego, nie chcę robić, co chcę. To jest program powrót do normalności po latach okupacji przez tych antyeuropejskich unionistów. A to nie tylko oni, to w każdym kraju Unii są tacy sami ludzie, którzy chcieli nami rządzić. To jest pewne takie przekleństwo, jest intelektualista, zrozumiecie, intelektualista. Kończył 4 fakultety. I on najlepiej wie, jak karmić dziecko. I on nie może znieść myśli, że matka sama decyduje, jakim grzechem karmić dziecko. No, on nie może, bo on wie najlepiej. Więc on musi wprowadzić normy na te mleko, prawda? On musi wydać rozporządzenie, jak ta matka karmi swoje dziecko, bo inaczej on by się czuł, że on jest niespełniony, no. On nie potrafi inaczej. Takie przekleństwo intelektualistów, którzy, prawda, chcą narzucić swoje najlepsze oczywiście wartości wszystkim. Ale mówimy, niech matki karmią różnie. Jedne dzieci będą się chowały dobrze, drugie źle. Dzieci tych matek, które karmią źle, może ze mną, prawda? No i dzięki temu następnym pokoleniu będzie więcej dzieci od matek rozsądnych, prawda? Czyli to jest rozsądne, prawda? Ludzkość się polepszy, no albo wierzymy w Darwina, albo nie, prawda? No więc proste rozmowy. Także my chcemy wrócić do tej normalności, to jest najważniejsze. Bardzo Państwa proszę, żeby Państwo zrozumieli jedną rzecz. Do tego, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nie będziemy nic robili, to ten niewolniczy ustrój będzie dalej trwał, oni będą dalej brać łapówki, a to będzie zbankrutuje oczywiście. Ale dobrze byłoby ludzi uświadamiać, dlaczego to zbankrutowało. Także jeżeli Państwo by mogli się zapisać do Kongresu Nowej Prawicy albo do sekcji młodych Nowej Prawicy, nie trzeba nawet 18 lat być w sekcji młodzieżowej, prawda? To bardzo prosimy, bo jak ja przyjadę następnym razem, to żeby pojawiło się na mieście ze 2000 plakatów. Jak będzie tutaj członków tam 50 czy iluś, to każdy ma zapytać 40 plakatów i nagle tutaj przyjdzie na spotkanie 2000 ludzi. Prawda? Ja miałem spotkanie na 3,5 tysiąca ludzi również. Dlaczego? No, to w Częstochowie to była akurat trochę większa odgrodziąca, ale oczywiście dlaczego nie? No, to jest wszystko jest pewien propagandę. Także bardzo prosimy, zadanie się chociaż na sympatyków, to wtedy ten sympatyk dostanie wiadomość, prawda, że może tam plakaty rozklejać czy coś tam, albo pomóc w inny sposób. Pytanie odnośnie prywatyzacji edukacji, a konkretnie szkolnictwa wyższego, edukacji zresztą. Edukacja, szkolnictwa to już nie wiem. Otóż, no jak pan to widzi, bo powstawały różne twory edukacyjne na brzmiącym poziomie. Jak pan to widzi? Jak problem prywatyzacji i szkolnictwa wyższego? W tym momencie dlatego jest poziom niższy, zdecydowanie. A w ogóle, wie pan, ja panu coś powiem. Ja pamiętam, ponieważ też sobie wziął to było za ciężkiej komuny. Pan Andrzej Kajdan Wróblewski, który wtedy był chyba rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, musimy trzykrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli dwukrotnie obniżyć poziom nauczania. No i to zrobiono. Mamy 3 razy więcej studentów, mamy 2 razy niższy poziom nauczania. A jakbyśmy, proszę pana, wzięli na studia wszystkich, to poziom nauczania wszystkiego byłoby opad jeszcze bardziej, no bo ilość ludzi inteligentnych jest ograniczona w kraju. Jeżeli studentów jest nie 5%, tylko 30%, no to oczywiście muszą być 12 razy głupsi od tamtych, bo to jest to schodzi logarytmicznie, prawda? Ta zdolność, więc nie ma innej możliwości. Jeżeli pan kształci na studiach elitę, no to wtedy oni są na wysokim poziomie. Ja jeszcze raz powiem, gdyby Kopernik, wie pan, niech ma sobie zajrzy do internetu, wpisując się do Google'a, gimnazjaliści, głupi i tak dalej, tam to pan wyłapie. Biega taki filmik pokazujący absolwentów gimnazjum, świeżo po egzaminie, którzy nie wiedzą, ile dni ma rok, nie wiedzą, jak wynosi wzór na pole kwadratu, no to dużo innych przykładów. Nie wiedzą, ile jest kontynentów, nie wiedzą dziesiątków innych rzeczy. Proszę pana,
to są produkty państwowej edukacji. I czyli pan tych ludzi może wejść na studia, może pan im wydać dyplomy doktorskie, ale poziom inteligencji w kraju nie wzrośnie od tego ani o jota. Ani o jota. Jest takie złudzenie, które robią różni tacy z Gazety Wyborczej i innych okolic, taka różowa inteligencja. Oni tłumaczą, że wszystko zależy od edukacji. To proponuję panu coś po to. Ja czytałem w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie artykuł, chyba był samego Michnika, który na trzech kolumnach tłumaczył, że przyszłość leży w edukacji. Edukacji, edukacji, edukacji. A na siódmej stronie tej samej gazety był reportaż z Gdańska, gdzie babka chciała się zatrudnić i mówiono, a jak pani ma wyższe studia, to pani nie chce. Otóż, proszę pana, w tej chwili na wyższych studiach uczy się bzdur. Po prostu bzdur kompletnych. Dlatego, że nie można tych ludzi uczyć czegoś poważnego, bo tam taki materiał jest. Ja panu powiem o mojej własnej córce. Także mówię, zdradzam tajemnicę rodziny. Moja córka chodziła do szkoły. Zdała maturę, również z matematyki. A na studiach miała dwa semestry statystyki matematycznej. A te studia ukończyła. I ona wychodzi za mąż. I ona mówi do mnie, tata, ja muszę wysłać 150 zaproszeń na ślub, a na jedną kartkę wchodzi mi 13 zaproszeń. Ile potrzebuję kartek takiego ładnego, ozdobnego kartonu, żeby wydrukować te zaproszenia? Ja jej powiedziałem ile, a ona mówi, a skąd wiedziałeś? No po jaką cholerę ona chodziła, przecież męczyła się przez te wszystkie lata i uczyła się matematyki? No po cholerę! Każda normalna kobieta wie, że jak ma zadanie matematyczne, bierze faceta i on je rozwiązuje. Dokładnie tak samo jak ona wie, że jak ma do przeniesienia 40 kilo, to nie ma sama targać, tylko bierze faceta, który jej te 40 kilo przeniesie. Prawda? I kobieta nie jest od tego, żeby zajmować zadania matematyczne, tylko jest od tego, żeby zajmować się dzieckiem, żeby prawda, ładnie coś zrobić, żeby grać na fortepianie, prawda, żeby śpiewać. Od tego jest kobieta, a nie od tego, żeby dźwigać ciężary czy zajmować się matematyką. Prawda? Po co ją męczyć? Nie? Bez sensu ją męczono przez tyle lat. A mogłaby się nauczyć czegoś politycznego. No? Otóż jeszcze raz mówię, gdy moja córka, ja mam dwie córki w tym wieku, właśnie już są. I obie moje córki mówiły tak. Tata, my się nie chcemy, jak były w wieku takim gimnazjalnym właśnie. Tata, my się nie chcemy uczyć matematyki. I ja mówię, córeczki, macie rację. Ja się tego nie mówiłem głośno, bo nie mogłem. Ale ja uważałem, córki, macie rację. No dlaczego mają się uczyć? Dodawać umieją. Umieją. Mnożyć umieją, umieją. Odejmować umieją, umieją. Dzielić umieją, umieją. To potęgi podniosą, podniosą. Pierwiastek może wyciągną. Logarytmu, no lepiej nie mówmy. Całkowanie nie daj Boże. Co? Całkowanie nie daj Boże. Nie no, skąd? Proszę pana, układ dwóch równe zima niewiadomymi być może rozwiążą. Wykres prostej funkcji narysują. Nic więcej w życiu z matematyki nie będzie im potrzebne. Po jaką cholerę one jeszcze mają się uczyć czegoś więcej, matematyki, nie mogą się uczyć czegoś politycznego. I to rodzice powinni decydować o tym, czego się ich synowie i córki uczą na studiach, bo rodzice znają swoje dzieci, a pani minister, czy nawet najjaśniejszy Sejm tych dzieci nie zna i nie może o tym decydować. No i tyle. Po prostu. Ja powinien decydować, do jakiej szkoły chodzi moja córka i czy mój syn. Nie? Ja. Bo ja ją znam. Ja znam ich potrzeby i wiem, co one potrzebują, prawda? I różne córki różne rzeczy potrzebują. Jedne powinny, choć Basuka świetnie śpiewa i gdyby ona miała zamiast tej matematyki, miała lekcję śpiewu, ona byłaby dzisiaj wybitną śpiewaczką, prawda? Ale no, chodziła tylko na kursy pokątne i tyle. Dziękuję bardzo. Także to. Fischer, arcymistrz szachowy, mając lat 11, rzucił szkołę, bo mając lat 11 rzucił szkołę, matka uszanowała jego decyzję, został arcymistrzem, słynny na cały świat i proszę powiedzieć, sam nauczył się po rosyjsku, no bo literatura szachowa, połowa tym szachowej była w języku rosyjskim. Nauczył po rosyjsku, po to, żeby ją czytać, prawda? Się nauczył. Kto sobie potrzebuje, to się sam nauczy, nie? Nie musi chodzić do szkoły, ani na studia. Wie pana, czy pan wie, kim był Esoteres Onassis? Zna pan to nazwisko? Tak. Pan zna, ale młodzi ludzie nie znają. Był to jeden z najbogatszych ludzi świata.
Jako żony wziął sobie Marię Callas, słynną śpiewaczkę, a potem z Jacqueline Kennedy, wdowę po Kennedy, prezydencie Kennedy. Był właścicielem największej floty tankowców na świecie i międzymiliarderem. On był analfabetą. Był analfabetą. Ma sobie wyobrazić. W normalnych czasach można było robić majątek będąc analfabetą. Dzisiaj by już nie, bo trzeba wypełniać tysiące formularzy, ale kiedyś można było robić majątek będąc analfabetą. Poza tym kiedyś w dobrym przedsiębiorstwie kształcili bardziej, aniżeli kierunekowo misji. Otóż to właśnie. Młody człowiek, mający 13 lat, powinien już móc, no może w Polsce, nie wiem czy wiecie, że nie wolno pracować, nie mając skończonych 17 lat, ale założyć firmę mając 13 lat wolno. Także to jest teraz niemożliwe. Na pewno zakładać firmy, oczywiście. Ja opowiem panu anegdotkę o takim Żydzie, który był z Kołomyi i kachał, rada kachalna w Kołomyi chciała mieć kantora. No i on wstępował w komisarze kantora, świetnie śpiewał. No i byłby tym kantorem, ale niestety rada kachalna powiedziała, że kantor musi być śmienny. On był analfabetą. No i przepadł. Rozczarowany, rzucił Kołomyję, wyjechał do Ameryki. Tam zaczął robić biznes. Dorobił się pieniędzy, potem dużych pieniędzy się dorobił po jakichś 10 latach. No już zaczął być, co robił, filantropem, jakąś szkołę żydowską tam jakieś pieniądze, prawda, tego, no, stał się potem słynnym filantropem. No i jakaś żydowska gazeta robiła z nim wywiad. No i zrobiła z nim wywiad, prawda, tego, śmiechu, no i na zakończenie mówi, niech pan naszych czytelników się podpisze. On mówi, ja nie mogę, dlaczego? Bo ja nie umiem czytać i pisać. O Boże, powiedziała ta pani, pan, tyle dobrego pan zrobił dla ludzi. Ile pan mógłby zrobić? Czym pan mógłby zostać, gdyby pan jeszcze miał czytać i pisać? No jak to czy? Kantorem w Kołomyi? No tak. Proszę. Nie, proszę bardzo. Inicjatywa pana prezydenta Przemysława Komorowskiego z Orłem z czekolady. I też nikomu nie przeszkadza. No naprawdę, jeżeli ja nie będę się na temat wypowiadał. Przepraszam bardzo, ja jestem poważny człowiek, który w wyborach podejmie decyzję o wyborze najlepszego prezydenta, premiera, podejmie decyzję w referendum natomiast o ślusu do Unii Europejskiej, prawda? No, ten człowiek jest geniuszem. Radisa odwrotnie. Uważa, że każdy człowiek jest kompetentny do podejmienia decyzji o sobie. Natomiast nie dajemy ludziom prawa głosowania o tym, jak moje dziecko ma się uczyć w szkole, prawda? Niech sobie zajmą się swoimi dziećmi, a nie moimi. Czyli dokładnie odwrotnie niż lewica. Uważamy, że nie są kompetentni w swoich sprawach, a nie są kompetentni w sprawach cudzych. Oczywiście w demokracji nie dojdziemy do władzy nigdy. Nasze ambicje sięgają 15%, bo tyle ludzi jest w stanie zrozumieć nasz program. Niech Państwo wiecie, że jak wynika z badań, 70% ludzi nie jest w stanie zrozumieć rozkładu jazdy autobusów na przystanku. Ci ludzie kończyli gimnazję, a często nawet licea. No nie za trudno. Otóż stąd mamy rozsądowania, przecież nam zawsze dawano przed wyborami 1%, 2%, teraz mamy rozsądowania nieraz 6%. Do Parlamentu Europejskiego mamy już regularnie ponad 5%. Także wie pan, ludzie, to będzie narastało w miarę bankructwa tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Także na to liczymy. I tyle. Te 15%, no to tak, to tyle nie jest w stanie to zrozumieć. Czy pan zdaje sobie sprawę, że na przykład większość przedsiębiorstwa, zdecydowana większość przedsiębiorców, nie ma pojęcia o jasne podatkowe. Owszem, umieją oszukiwać na podatkę, to robią znakomicie. Natomiast jak działa system podatkowy społeczny, nie mam zielonego pojęcia. Pan wie, że większość ludzi myśli, że oni płacą podatki, na przykład piekarz myśli, że płaci podatki. Nie zdają sobie sprawy, że przecież jak tylko płacą podatek, to natychmiast podnosi cenę pieczywa. Ten podatek płaci nie on, tylko ten, co je chleb, nie? Ale on myśli, że to on płaci podatek. On nie płaci podatku. Podatki zawsze płaci ten, co je chleb. Nie ten, który piecze chleb. A to jest za trudne dla tego piekarza. On widzi, że to on ten pieniądz bierze i zanosi do podatkowej. Myśli, że to on płaci ten podatek. Nie płaci. Nigdy potem nie płaci podatku. Zawsze płaci ostateczny konsument. Płaci podatek. Także no to trzeba ludzi edukować. No ale niestety, chyba na przykład naszym sympatykiem był, on tam przyszedł do PO niestety, ale chyba wróci do nas, rektor największej uczelni, najpoważniejszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Mówi mi tak, panie Januszu, no, przecież pan zna moje problemy. Przecież pan
pan wie, że ja was popieram. Że ja wiem, że macie rację. Ale co ja mam robić? Jak wszyscy moi profesorowie są marksiści. Ja muszę mieć odpowiednią ilość profesorów, bo gdybym ja nie musiał zatrudniać odpowiednią ilość profesorów, ja bym zamiast nich zatrudnił młodych szpryńców, magistrów, którzy czytali Friedmana, Hayeka i tak dalej, tam najcie ludzie, młodzi ludzie, znacznie tanie zresztą, biorąc na nasze mniejsze pieniądze, by mi uczyli studentów. Ale ja muszę zatrudnić profesorów, bo inaczej nie będę wyższą uczelnią zgodnie ze statutem państwowym. A skąd mają się wziąć profesorzy niemarksiści? Otóż, żeby zrobić doktorat, trzeba zrobić jakiegoś profesora. Czyli u marksisty. No i skąd mam wziąć tych niemarksistów? No, także pan weźmie pod uwagę tę sytuację, która tutaj pan. Drastyczna, dramatyczna sytuacja, ale tak właśnie jest. Ja chcę zapytać, Grudziądz jest miastem liderującym, jeżeli chodzi o stan bezrobocia. Zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Czy uważa pan, że jest to wina złej pracy władz lokalnych, czy jest to problem bardziej złożony? Lokalnych? A rzeczywiście tak powinno być, bo jakaś przyczyna tego oczywiście istnieje. Ale nie walczmy z akcydensami, walczmy z sprawami podstawowymi. Trzeba zlikwidować podatek dochodowy. To jest główne źródło bezrobocia. Podatek dochodowy. Bo jeżeli człowiek za swoją pracę jest karany, to jest grzywna na tych, którzy pracują. No to oczywiście ludzie przestają pracować. Jeżeli podatek dochodowy jest jeszcze liniowy, to wtedy jak pracuje dwa razy lepiej, płacę dwa razy wyższą grzywnę państwu. A jak jest progresywny, to jak pracuje dwa razy lepiej, płacę cztery razy wyższą grzywnę państwu. Więc jak nie pracuje, dostaje nagrodę w postaci zasiłku dla bezrobocia. Jest to kompletny absurd. Kompletny absurd, powinno być odwrotnie. Ten kto pracuje, dostaje dopłatę, ten, który nie pracuje, płaci grzywnę, prawda? Dlatego, że nie pracuje. Czyli to jest niemożliwe realnie, ale po prostu trzeba nakładać na wszystkie jednakowy podatek. To jest główna przyczyna bezrobocia. Drugą jest oczywiście podatek, jest zasiłek na bezrobotne. Jest jeszcze jedna przyczyna bezrobocia. Bardzo ciekawa, ale ona dotyczy tylko ludzi biednych. Poza czym nikt się nim nie przejmuje. A to jest dla nich bardzo ważne. Otóż są ludzie, którzy po prostu są niezdolni. Do niczego są niezdolni. Mają dwie lewe ręce, po naszemu mówiąc. No lewicowcy tacy naturalni. I ci ludzie umieją coś tam zrobić. No coś tam umieją, nie? I można zatrudnić za 1000, za 1200 zł, co zrobić. I ja zamiast tego człowieka, który zarabia 1200, mógłbym zatrudnić jednego szybkiego pracownika, on żąda za to 2800. A jak nie zatrudnię, to ja wolę zatrudnić dwóch po 1200. Jeżeli podniosą płacę minimalną na 1600, no to ja w tym momencie ich wyrzucam z pracy i biorę tego za 2800. No? Czyli natychmiast bezrobocie mi wzrasta. Bezrobocie wśród tych najbiedniejszych, tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, prawda, którzy nie umieją dobrze pracować. A w Solidarności czy innych związkach są zatrudnieni ci, którzy zarabiają 2800. Oni tam płacą składki, a tamci biedni nie płacą tych składek związkowych. Więc się nimi pomiata. I ustawa o płacy minimalnej powoduje właśnie największe bezrobocie wśród tych